Także musicie zobaczyć ten materiał. Teraz już, kiedy mnie naprawdę dobrze słyszycie, przedstawiam mojego dzisiejszego gościa, Piotr Kapostka. Cześć, witam. Który jest ekspertem i pewnie domyślacie się, że będziemy rozmawiać o włosach, ale włosach oczywiście w kontekście ślubnym, więc dziś trendy w fryzurach ślubnych na rok 2019 oraz błędy. No dobra, to zaczynamy. Pierwszy trend, jaki znalazłam, to są warkocze. Warkocze. Warkocze to jest coś, czego strasznie nie lubię, tak naprawdę. Dlaczego? Znaczy, jeżeli warkocz, to może być element warkocza, jakiś taki delikatny dodatek typu boho warkocz, ale nie warkocz w całości jako warkocz, bo to tak jakoś tak nie wygląda dobrze. Ile warkoczy uczesałeś? Żadnego. W poprzednim roku żadnego? Żadnego. A jeszcze w poprzednim? Nie pamiętam. Nigdy nie uczesałeś warkocza? Nie. No dobra, czyli warkocze mamy z głowy, dziewczyny. Według Piotrka to nie jest cool. Kucyki. Tak, kucyki to jest coś, co ja uwielbiam. Kucyk w każdej postaci. Pełny kucyk, gładki kucyk, wysoko kucyk, nisko kucyk. Dla mnie zawsze kucyki są mega kobiece i fajne. Wydaje mi się, że dla wielu kobiet kucyk to jest taka dzienna, codzienna, zwykła fryzura. Z twojego doświadczenia dziewczyny naprawdę decydują się na takie zwykłe kitki w dniu ślubu, czy to dopiero będzie? Czy to jest przed nami? Decydują się, bo kucyk to jest bardzo bezpieczna fryzura. One wiedzą o tym, że się nic nie rozwali i są pewne tego, że będą dobrze wyglądały. Tylko to musi być, wiesz, taki bardziej elegancki kucyk, tak z jakimś dodatkiem. Czyli tak naprawdę kucyk może być w bardzo różnym stylu. Może być bardzo elegancki, klasyczny, na gładko spięty w dole. Dokładnie. Ale też może być... Taki pełen wielki kucyk, taki lubię najbardziej. To gdzie w tylu opcjach kucyka jest miejsce na błąd? Jak zrobisz kucyk tutaj, to wtedy jest błąd. Jednorożec. Kolejna fryzura to gładko upięty klasyczny kok. Gładko upięty klasyczny kok to jest coś, co się zawsze sprawdza. Jest to delikatna fryzura, którą możesz właśnie też uzupełnić biżuterią i jak masz na przykład bardzo zdobioną sukienkę, jest idealnym dopełnieniem. Jeżeli chodzi o gładkie upięcia, to nie polecam u osób, które mają właśnie dość wysokie czoło lub za kola. Ewentualnie opcją jest jakaś grzywka. Tak, delikatna grzywka, puszczone pasmo, coś w tym stylu. Kolejny trend, o którym wyczytałam, to są romantyczne fale na rozpuszczonych włosach. Ja mam wrażenie, że to jest takie marzenie każdej dziewczyny. W większości kobiet, nie? No najczęściej to słyszę, że chcą mieć rozpuszczone, naturalne, pofalowane włosy. Jak najbardziej super, tylko też trzeba dopasować to do sukienki. Do zabudowanej sukienki nie do końca dobrze to będzie wyglądało. I też trzeba pamiętać o tym, że trzeba brać pod uwagę pogodę. Jeżeli pogoda jest słaba, to potem włosy nie wytrzymają. I fryzura potem też jest słaba. Doświadczyłam tego na własnej skórze. Nie każda dziewczyna może sobie na to pozwolić, ponieważ jak ma za cienkie włosy, to wszystko też siądzie i wygląda słabo. Trzeba zawsze coś tam doczepić, jakieś pasemko. To doczepienie nie jest problemem, tylko chodzi o to, czy te czy włosy naturalne, tak, naturalne się połączą. Włosy się połączą, tak, tak, tak. A mogą się nie połączyć? Mogą wyglądać słabo. Romantyczne upięcia. Romantyczne upięcia są zawsze chciane przez wszystkie dziewczyny. Są to delikatne upięcia, bardzo takie zwiewne i dość kobiece. Tylko niekiedy nie każdy fryzjer potrafi zrobić romantyczne, delikatne upięcie, tylko czasami robi taki sklejony, dziwny kok. Aha, a jak przychodzi dziewczyna do swojego fryzjera i mówi mu, że chce romantyczne upięcie, to jak on tę fryzurę powinien widzieć? Powinien ją widzieć tak, żeby ta fryzura wyglądała tak, jakby ona sama sobie ją wykonała. O Jezus Maria, moja by wyglądała kiepsko. Nie, no ale wiesz, wiesz. Nie przesadzajmy, wiesz, tak. A na co trzeba uważać, decydując się na tę fryzurę? Generalnie jest to bardzo bezpieczna fryzura, bo chodzi o to, żeby wyglądała, jakby się delikatnie rozpadała. Więc można powiedzieć, że pasuje praktycznie każdej dziewczynie. Na przyszły sezon bardzo modny jest taki naturalny look u panny młodej, zarówno w makijażu, jak i we fryzurach. I ten trend polega na tym, że te fryzury są takie bardzo delikatne i praktycznie chodzi o to, że panna młoda do ślubu idzie w takich, no, wymodelowanych normalnie włosach. Znaczy, to jest jeden z fajniejszych trendów, bo wygląda to zawsze dobrze. A nie za zwykło? Znaczy, trochę zwykło. Ja na przykład wolę przy czymś takim uzupełnić to biżuterią. Bo jeżeli mamy takie naturalne, właśnie nieczesane włosy, to albo jakaś ozdobna spinka do tego, lub taki ładny wianuszek, czy coś w tym stylu, żeby ta fryzura tak była częścią całości. Czy decydując się na ten naturalny wygląd, możemy popełnić jakiś błąd? Możemy popełnić błąd taki, że nie użyjemy lakieru czy też pudrów do włosów. Pamiętajmy o tym, że naturalny look to tylko jest wygląd naturalny, ale ta fryzura jednak musi się trzymać. I ostatnia rzecz, o której chciałam z tobą porozmawiać, to jest rzecz, o której przed chwilą sam powiedziałeś. Ozdoby do włosów, ponieważ w tym sezonie
modnych jest bardzo dużo ozdób. Szczególnie modne są perły. Właśnie. Perły są mega modne teraz. Rezygnujemy z naturalnych kwiatków i tak dalej. Idziemy teraz właśnie w perły, w złoto. Na bardzo wielu zdjęciach pojawiają się te perły w formie spinek. Tak. Po prostu zwykłe spinki, takie wsówki. Albo takie na klik, ale na ślub to wypada? Na ślub wypada. Znaczy one są fajne na co dzień nawet. No właśnie. Tylko na ślub muszą być... Znaczy tak, wiadomo, tak jak podkreślam cały czas, wszystko musi być częścią całości. Trzeba odpowiednio dobrać te perły, żeby pasowały do wykończenia sukienki. Jeżeli wszystko pasuje do siebie, jak najbardziej. Tym oto sposobem przebrnęliśmy przez wszystkie trendy na 2019 rok. Teraz chciałabym jeszcze porozmawiać o błędach. Zobaczcie, jakie kwiatki znalazłam dla Was w poszukiwaniu materiału do dzisiejszego odcinka. Rzeczy, których nie znosisz, nienawidzisz, nie cierpisz. Okej, nienawidzę, nie cierpię stapirowanych wielkich hełmów i posklejanych włosów. Wiadomo, to nigdy nie jest fajne. A, warkocze. Za warkoczami nie przepadam, uważam, że nie są zbyt fajne. I oczywiście trzeba też pamiętać o tym, że fryzura z Instagrama nie jest fryzurą, która będzie się trzymała. Czyli ostrożnie z internetem, moi drodzy. Ale na tym kanale możecie czuć się absolutnie bezpiecznie, więc mam nadzieję, że zobaczycie również kolejną premierę. Żeby jej nie przeoczyć, naciskajcie dzwoneczek. Dla Piotrka Postka łapki w górę. Jeżeli macie jakieś pytania bądź swoje opinie na temat fryzur, spostrzeżenia, zostawiajcie oczywiście wszystko w komentarzach. My będziemy czytać, a Piotrek może nawet skomentuje. Będę to będzie dopiero. Ha! Jakie fryzury powinnyście rozważyć w tym sezonie? Jeśli macie ochotę na warkocz, to postawcie na takie fryzury, które będą miały w sobie jedynie element warkocza. Bardzo modne są też kucyki, gładkie koki lub romantyczne upięcia. Jeśli marzycie o rozpuszczonych włosach, to hitem tego sezonu są delikatne, romantyczne fale lub bardzo naturalne, wymodelowane włosy. A, i nie zapomnijcie o ozdobach, najlepiej z perłami. Unikajcie natomiast fryzur mocno natapirowanych i tych, które składają się z nieestetycznych, posklejanych pasm. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!